Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na dzisiejszym webinarze Connect Distribution. Witam wszystkich Państwa. Dzisiaj skupimy się na tematyce odporności systemów IT. Chodzi o ochronę, odtwarzanie, migrację maszyn wirtualnych czy środowisk wirtualnych. Nasze dzisiejsze spotkanie jest, jak Państwo zapewne wiecie, kolejnym z cyklu Storage Days. Mamy za sobą już dwa pierwsze spotkania związane z rozwiązaniami firm Stormage i DataCore. A na dzień dzisiejszy skupimy się właśnie, w dniu dzisiejszym skupimy się właśnie na rozwiązaniach ZERTO. Dzisiejsza sesja będzie nagrywana, także po spotkaniu myślę, że w ciągu jednego, dwóch dni prześlemy do Państwa zarówno prezentację, jak i link z nagrania. Być może posłuży ona na jakieś przyszłe poszukiwania rozwiązań właśnie z tego zakresu. Zatem odporność systemów IT. Czym jest odporność, jak się ją realizuje w świecie właśnie zwirtualizowanym, jaka jest propozycja firmy ZERTO. Jeszcze tak dla porządku przedstawię się. Nazywam się Sławomir Karpiński, jestem tutaj odpowiedzialny z kolegą Krzysztofem Prystupą za właśnie ten fragment oferty Connect Distribution. Ze mną w drugiej części będzie współprowadził spotkanie pan Guido Giunci, nasz partner, jeśli chodzi o stronę techniczną z firmy ZERTO, z działu technicznego poprowadzi live demo samego rozwiązania. Plan zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, on co do treści się nie zmienił, być może nastąpią delikatne przetasowania kolejności poruszanych tematów, ale generalnie w pierwszej części, którą będę miał przyjemność poprowadzić, spróbuję Państwa wprowadzić w tematykę, przedstawić rozwiązanie główne, jego zastosowania, obszary, w których najlepiej się sprawdza, cechy charakterystyczne, bez wnikania może jeszcze w takie technikalia, które to właśnie rzeczy techniczne razem z demo produktu omówi kolega w drugiej części po około 30-40 minutach mojej części. Ok, zatem może na początek dla tych z Państwa, którzy nie słyszeli o ZERTO, chociaż nie wydaje mi się to prawdopodobne. Oczywiście żartuję, bo firma ZERTO nie jest firmą z pierwszych stron gazet. Tą firmę promujemy w Polsce od paru lat. Natomiast cały czas może być dla części z Państwa nowością, dlatego postaram się wprowadzić Państwa w całą tę tematykę od początku. Przedstawiając firmę ZERTO, jest to firma, która jest na rynku już od ładnych kilkunastu lat. Powstała w 2009 roku, w 2011 już był pierwszy produkt. Jeśli chodzi o ilość klientów czy pokrycie rynku, no to jest poniżej około niecałe 10 tysięcy klientów takich korporacyjnych. Tutaj jest to firma, która adresuje swoją ofertę do średnich i większych organizacji. Na całym świecie działa ZERTO, ma trzy oddziały, trzy globalne biura, aczkolwiek też te biura są rozproszone jeszcze mocniej, bo osoby pracujące w tej chwili zdalnie są w różnych krajach, w różnych regionach geograficznych, ale pokrycie supportu 24/7 jest takie ciągłe, więc mamy odpowiednie strefy czasowe zorganizowane, żeby móc Państwa i Państwa klientów wspierać bez żadnych opóźnień czy przerw. Firma ZERTO działa przez partnerów. Nasza rola jako dystrybutora jest właśnie edukacja, promocja rozwiązań ZERTO wśród partnerów i tak tą naszą rolę właśnie postrzegamy, dlatego bardzo mnie cieszy, że mamy dzisiaj na spotkaniu wielu naszych partnerów, z którymi już współpracujemy w dziedzinie ZERTO, ale też widzę kilka
organizacji kilka firm zupełnie nowych, także szczególnie tych z Państwa ciepło witam i mam nadzieję, że to będzie temat rzeczywiście dla Państwa interesujący. Rzut oka na oś czasu, jeśli chodzi o ZERTO. Powstanie, mówiłem, 2009. Takim kluczowym momentem w rozwoju produktów i firmy ZERTO jest to firma, która skupia się właściwie na tym jednym problemie, czyli zapewnienie odporności systemów IT. Na początku, od zarania, taką ideą, którą wprowadził ZERTO do świata informatyki, było inne podejście do kwestii zabezpieczenia systemów właśnie wirtualnych, nie poprzez backup czy migawki środowisk właśnie aplikacyjnych czy wirtualnych, ale poprzez ciągłą replikację zmian, jakie w tych środowiskach następują. I to było od początku, to przetrwało do dziś. Natomiast okazało się w ciągu tych kilkunastu lat, że ta technologia może się sprawdzić nie tylko w przypadku środowisk lokalnych opartych, powiedzmy, o hypervisor VMware'a czy Microsoft Hyper-V, ale również sprawdza się doskonale w scenariuszach chmurowych i nie tylko do replikacji jako zabezpieczenia, jako disaster recovery, ale również jako backup czy wręcz archiwizacja zasobów aplikacji, taka długoterminowa archiwizacja. I to jest stan na dzień dzisiejszy, 2001 rok. Mamy cały przekrój rozwiązań czy zastosowań ZERTO od disaster recovery po chmury, aż do rozwiązania w scenariuszu backupowym, o czym za chwilę w szczegółach opowiem. Jakie są przyczynki do tego, że właśnie potrzebujemy tego typu rozwiązań? ZERTO jest prekursorem, jeśli chodzi o swoje rozwiązanie, tego podejścia ciągłej replikacji. I to podejście istnieje, jak powiedziałem, do dzisiaj. Szczególnie sprzyjają temu podejściu czy potrzebom, no, takie trzy, powiedzmy, aspekty, którymi mamy do czynienia w dzisiejszej dobie. Jest to przede wszystkim przyrost danych, czyli coraz częściej, jak Państwo wiecie doskonale z własnej praktyki biznesowej, klienci zgłaszają taką cechę ich systemów, że one po prostu rosną, jeśli chodzi o pojemność. Dane są w sposób wykładniczy dokładane, mnożą się, trzeba to obsłużyć, trzeba to zabezpieczyć też, aby nasze dane, aplikacje były bezpieczne. Drugi element, który wpływa i gdzie ZERTO się doskonale wpisuje, to jest przyspieszenie adaptacji do chmury. Coraz więcej firm, organizacji łaskawym okiem również w Polsce patrzy na rozwiązania chmury publicznej czy chmury hybrydowej i tam pojawiają się nowe problemy, które to, że tak powiem w cudzysłowie, stare rozwiązanie ZERTO doskonale adresuje. Czyli takie kwestie jak migracja do chmury, migracja między chmurami, kwestie zabezpieczenia danych nie tylko lokalnie, ale właśnie w jakimś oddalonym, bezpiecznym miejscu, którym jest chmura. To wszystko w tej chwili ZERTO potrafi robić dla świata wirtualnego. I kolejny element, no bardzo istotny, bardzo żywy. Jesteśmy bombardowani informacjami kolejnych spektakularnych atakach hakerskich. Ostatnio, dosłownie kilka dni temu, wyciek danych chociażby z Facebooka, wcześniejsze wycieki z różnych serwisów sprzedażowych na naszym rynku. Też sami doświadczamy jako vendor różnych nie tyle ataków, co informacji o tych atakach praktycznie codziennie. I tutaj ZERTO znowu doskonale się wpisuje, bo potrafi dzięki temu mechanizmowi replikacji po prostu nasze zasoby aplikacyjne, nasze zasoby danych w sposób skuteczny zabezpieczyć w taki sposób, który jest odporny na działanie ransomware'u chociażby, bardzo popularnego i no, takiego destrukcyjnego zagrożenia, z którym mamy w tej chwili do czynienia. Jeśli chodzi o właśnie scenariusze zastosowań, tutaj zwracam się do Państwa jako partnerów, którzy na co dzień rozmawiacie z klientami. I tutaj
Pamiętajcie proszę o tym, że jest takie rozwiązanie Zerto, bo to nie tylko jest kwestia jakiegoś nowego projektu, to nie jest kwestia po prostu kolejnego zamkniętego dealu, ale to jest kwestia tego, że możemy rzeczywiście w sposób bardzo precyzyjny, taki dobry, odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów. W jakich scenariuszach Zerto się sprawdza? To, co jest od początku w Zerto, to jest kwestia właśnie zabezpieczenia danych na wypadek jakiejś awarii systemowej, takiej powiedzmy większej. To może być zanik zasilania, to może być awaria macierzy, to może być jakiś niefrasobliwy czy destrukcyjny upgrade jakiejś aplikacji, jakiś patch się nie udał, tak? Zerto potrafi dla środowisk wirtualnych, zwirtualizowanych w sposób precyzyjny cofnąć się jakby do obrazów naszych danych, do obrazów maszyn wirtualnych o dowolny fragment czasu i odtworzyć te dane takimi, jakie były na dany moment. Czyli scenariusz Disaster Recovery to jest absolutna podstawa, to działa od zarania oferty Zerto. Teraz kolejny scenariusz, backup. Bardzo często backup traktowany jest jakby oddzielnie, czyli mamy zabezpieczenie maszyn wirtualnych różnymi metodami. Oczywiście Zerto nie jest tutaj jedynym pomysłem na zabezpieczenie środowisk wirtualnych, ale jest myślę, że bardzo dobrym pomysłem. Natomiast systemy backupowe do tej pory są czymś rozłącznym, czyli mamy niezależnie od zabezpieczenia na przykład maszyn czy środowisk VMware'owych mechanizmami VMware'owymi, mamy normalnie robiony backup. Tutaj Zerto w obecnej wersji zmieniło troszeczkę swoje podejście i otworzyło się na rozwiązania właśnie backupowe, czyli ten sam mechanizm, ta sama aplikacja, ta sama filozofia działania, ta sama konsola wręcz może służyć zarówno do mechanizmów disaster recovery, jak i do backupu środowisk wirtualnych. Kolejny element to kwestia przechowywania danych w dłuższych okresach. Jest też w aktualnej wersji już otwarcie na takie mechanizmy przechowania maszyn, a tym samym danych, tym samym aplikacji na wieloletnie okresy. W sposób bardzo inteligentny, oszczędzający miejsce na macierzach czy na zasobach dyskowych, możemy te dane archiwizować i wrócić na przykład na potrzeby jakiegoś audytu, czy dochodzenia jakichś kwestii formalnych, czy po prostu, aby spełnić wymogi regulatora danego, czy norm branżowych, możemy wrócić do obrazu danych sprzed na przykład wielu lat. I jeszcze jeden element, myślę, który wart jest podkreślenia, to to, jak doskonale Zerto sprawdza się w sytuacjach wszelkiego typu migracji danych, chociażby migracji do chmury, chociażby migracji pomiędzy chmurami, czy takich przyziemnych zastosowaniach, można powiedzieć, jak migracja czy relokacja data center. Najczęściej w tej chwili centra danych są zwirtualizowane. W Polsce bardzo często jest to VMware. No i następują procesy łączenia firm, konieczność relokacji data center. Tu Zerto rzeczywiście doskonale się sprawdza. I na koniec może jeszcze taki wstępny czy raczkujący fragment potrzeb klientów, którzy piszą oprogramowanie, którzy tworzą oprogramowanie, aplikacje w sposób taki, no, że tak powiem, zorganizowany, mają duże zespoły programistyczne, tworzą czy to w środowiskach tradycyjnych, czy już na nowoczesnych, powiedzmy, środowiskach opartych na kontenerach. Tam Zerto również ma swoje zastosowanie jako metoda na szybkie uruchamianie nowych środowisk testowych na potrzeby właśnie testów czy rozwoju oprogramowania. Zatem spektrum tych potrzeb klientów, gdzie Zerto może być dobrym rozwiązaniem, jest bardzo, bardzo szerokie i tutaj też mówimy o tym, że to jest jeden produkt, jedno rozwiązanie, tylko różne, jakby pokazuje swoje oblicza, różne, w różnych scenariuszach można go, ten produkt zastosować. Króciutko o tym, jak następuje właśnie ta ewolucja kwestii ochrony danych.
od typowego disaster recovery, czyli reagujemy czy przechowujemy dane, obrazy danych w zapasowym data center na wypadek awarii głównego, awarii dowolnych infrastrukturalnych, software'owych. Zwykle te systemy DR adresują aplikacje krytyczne, te, które są po prostu najważniejsze, te, które muszą działać. Odrębnym zwykle do tej pory przynajmniej elementem jest backup. Backupy są realizowane innymi mechanizmami, innymi aplikacjami czy appliance'ami sprzętowymi. Tutaj do backupu najczęściej kierowane są wszystkie aplikacje i dane, no bo to zwykle są dane istotne, aczkolwiek nie wymagają takiego krytycznego, szybkiego czasu odtworzenia. Można poczekać na kopię bezpieczeństwa, która była wykonana dzień wcześniej. Dla mniej krytycznych aplikacji taki codzienny backup jest wystarczającym mechanizmem zabezpieczenia systemów informacji. I teraz, jeśli chodzi o disaster recovery, to co robi Zerto? Do tej pory, od początku, od zarania, to realizuje mechanizm ciągłej ochrony danych, czyli Continuous Data Protection. W obecnej wersji, tak jak powiedziałem, platforma Zerto mocno się rozbudowała i Zerto potrafi zaadresować wszystkie potrzeby, czyli zarówno disaster recovery, zarówno backup, jak i przechowywanie danych aplikacji w sposób taki długoterminowy, czyli ten long term retention, czyli retencja długoterminowa. To wszystko jest w jednej aplikacji. Na końcu pokażę Państwu, jak Zerto się licencjonuje, jakie są funkcjonalności w poszczególnych wersjach i zobaczymy tam, że w głównej, podstawowej wersji mamy te wszystkie trzy obszary obsłużone, czyli klient decyduje, jaka część maszyn wirtualnych będzie przechowywana w reżimie takiego wysokim reżimie dostępności z możliwością odtworzenia w ciągu pojedynczych minut, z krokiem jakby replikacji co sekundę czy co parę sekund. To są tego typu wartości RPO, RPO na bardzo, bardzo niskim poziomie, czy też i które aplikacje wirtualne, systemy wirtualne będą backupowane w tej samej platformie, na przykład w trybie 14-dniowym codziennie, a które będą przechowywane jako długoterminowe zasoby takie bezpieczeństwa gdzieś w takim archiwum systemowym, na przykład w chmurze. Co do platformy Zerto. Co robi Zerto? Jak wygląda Zerto? To widzimy tutaj w tle. Na tym zdjęciu jest to bardzo prosta, intuicyjna, taka nowoczesna, nowocześnie zorganizowana platforma, z której zarządzamy całym środowiskiem. Organizujemy mechanizmy disaster recovery, backupu, long term retention. To wszystko jest z jednej konsoli. Mamy możliwość współpracy z dwoma środowiskami najbardziej popularnymi, czyli oczywiście w Polsce przede wszystkim jest to VMware, ale również Hyper-V. Zerto zajmuje się ochroną, odtwarzaniem w razie potrzeby zachowanych właśnie maszyn wirtualnych, ale też może nie tyle maszyn, co aplikacji opartych na maszynach wirtualnych, na środowiskach wirtualnych. Pozwala na migrację danych i ta migracja może przebiegać pomiędzy różnymi centrami danych. Centrum główne, zapasowe, ale takie fizyczne pod zarządem danego klienta, danej organizacji, ale również migracja do chmury publicznej, czy też pomiędzy różnymi chmurami publicznymi. Dzięki temu, że działamy na zasadzie takiej prawie że ciągłej replikacji, ale jest to cały czas replika, możemy wszystkie operacje wykonywać w ciągu normalnej pracy systemów produkcyjnych. Zerto bardzo niewielki sposób, a właściwie nie wpływa na wydajność tych systemów z racji na swoją konstrukcję, o czym za chwileczkę powiemy. Jakie elementy wchodzą w skład Zerto, czy jakie funkcjonalności? Oczywiście podstawa to jest disaster recovery, możliwość wykonywania backupu bądź archiwów długoterminowych, migracji danych. Również Zerto jest wykorzystane, jak powiedziałem, w środowiskach testowych, deweloperskich. No i dzięki temu, że mamy ciągłą ochronę danych,
mamy rzeczywiście bezpieczeństwo zapewnione, jeśli chodzi o wszelkiego typu destrukcyjne ataki hakerskie czy typu ransomware. U dołu widzimy też szereg platform chmurowych. W tej chwili, w aktualnej wersji, to jest wersja 8.5. Zerto wspiera praktycznie wszystkie chmury te publiczne. Oczywiście Azure, Microsoft Azure, oczywiście AWS, ale również Google Cloud od niedawna, ale również Oracle, chmurę i IBM-owską. To są te najbardziej popularne, myślę, chmury publiczne. W części z nich możemy wykonywać, po prostu traktować taką chmurę jako zasób zewnętrzny do replikacji, a część z nich potrafi uruchomić całe środowisko Zerto na swoich zasobach, czyli na przykład możemy uruchomić platformę Zerto w ramach instalacji platformy VMware pod Google Cloud. I to jest jeden z też z takich ciekawych przypadków użycia. W Polsce, o ile pamiętam, takich jeszcze klientów nie mamy, natomiast no, na świecie jest to w tej chwili jeden ze standardów. To, co ważne, to już Zerto jest otwarte na technologię kontenerową, czyli w podobny sposób, jak będziemy dzisiaj omawiali ochronę maszyn wirtualnych, Zerto potrafi już chronić kontenery. Tak, jest to, może nie jest to maszyna wirtualna, ale jest to podobna, że tak powiem, idea, jakiś obiekt wydzielony, niezależny, który potrafimy chronić, czyli nie tylko maszyny wirtualne, ale również kontenery. Więc jeżeli Państwo macie klientów, którzy intensywnie piszą aplikacje, używają aplikacji kontenerowych, chcą je zabezpieczyć, Zerto jest jak najbardziej dobrym kierunkiem do tego, żeby to rozwiązanie rozważyć. Kluczowe wyróżniki Zerto, króciutko. Zerto, żeby pamiętać, to jest oprogramowanie, to jest czysty software, czyli niezależni jesteśmy od dostawców serwerów, macierzy. Możemy zainstalować Zerto zarówno w środowisku lokalnym na dowolnym serwerze, na platformie czy przy okazji platformy VMware'owej bądź Hyper-V. Możemy też używać Zerto w wybranych chmurach publicznych, tam uruchomić całe środowisko wirtualne. Jeżeli mamy taką potrzebę, żeby nasze systemy działały czysto w chmurze, bez udziału lokalnego, możemy to zrobić i tam również Zerto uruchomić jako mechanizm zabezpieczenia tychże maszyn wirtualnych uruchamianych w chmurze. Natomiast replikacja z chmury, powiedzmy Google Cloud, może odbywać się do innej dowolnej chmury wymienionej przed chwilą. Czyli oprogramowanie niezależne od sprzętu. Bardzo ważna cecha, że możemy przy pomocy Zerto migrować dane wirtualne z środowiska, nie patrząc zupełnie na to, co jest pod spodem. Czyli w data center głównym może być farma serwerów macierzy, powiedzmy HPE, ale w centrum zapasowym może to być na przykład macierz EMC Dell. Nie ma z tym żadnego absolutnie problemu. Pełna mobilność, skalowalność, minimalna licencja to jest 15 maszyn wirtualnych. Oczywiście można uruchomić też jedną maszynę wirtualną, czy kilka, do tysięcy maszyn wirtualnych. Czyli na tym rozwiązaniu działają kluczowe aplikacje bardzo dużych organizacji wszelkiego typu. Patrząc na efekty, jakie powstają w zastosowaniu Zerto, u każdego klienta będzie to troszeczkę inny aspekt brany pod uwagę czy adresowany. W paru przykładach wymienionych na tym slajdzie mamy przede wszystkim większą efektywność operacyjną, czyli wiele procesów związanych z backupem, disaster recovery, odtwarzaniem, tworzeniem maszyn wirtualnych na potrzeby testów można zautomatyzować czy uprościć do absolutnego minimum. Także nakład pracy na tego typu wykonywane procesy jest znacznie mniejszy. Oczywiście chronimy środowiska przed skutkami przestojów spowodowanych awariami różnego typu.
To są ogromne oczynności w zależności od tego, jaka to jest organizacja, jak krytyczne są dla nich systemy i ich utrzymanie w trybie ciągłej pracy. Od tego no, można wyliczyć sobie odpowiednie ROI i zobaczyć, jak duże oszczędności, czy jak duże kwoty pieniędzy, że tak powiem, za tym stoją. Bardzo często ZERTO wchodzi jako disaster recovery, z czasem jest rozszerzany na tematy związane z backupem i okazuje się, że eliminuje pewne systemy, które były być może no, zaszłościami jakimiś używanymi wcześniej, ale można z nich spokojnie zrezygnować. Na przykład z backupu oddzielnego można spokojnie zrezygnować, jeżeli mamy środowisko wirtualne, zwirtualizowane i mamy tam ZERTO na potrzeby disaster recovery. Możemy również chronić część maszyn wirtualnych na zasadzie backupu. I tak dalej, i tak dalej. To jeszcze jeden może scenariusz ciekawy, to co też widzimy u naszych klientów. ZERTO bardzo się dobrze sprawdza w przypadku konsolidacji firm, przejmowania firm, migracji centrów danych, zmniejszania czy centralizowania pewnych operacji. Tutaj ZERTO również ma swoje sukcesy i na pewno warto ten scenariusz ZERTO u klienta rozważyć. Patrząc na koszty ZERTO licencjonowane jest per maszyna wirtualna. Biorąc pod uwagę to, że aby obsłużyć wszystkie procesy związane z disaster recovery, backupem, retencją plików, migracją, często musimy używać, czy używamy, nasi klienci używają wielu systemów, wielu rozwiązań. Do tego są potrzebne jeszcze grupy specjalistów, doświadczenie, wiedza itd. Odpowiedni sprzęt, odpowiednie są alokowane zasoby sprzętowe czy software'owe. W przypadku ZERTO tych komponentów jest po prostu mniej. Jedna aplikacja, jeden system software'owy, który działa niezależnie od dostawcy danej macierzy, sprzętu, który jest pod spodem. Ta jedna aplikacja obsługuje szereg potrzeb. Dzięki temu chociażby, dzięki ograniczeniu właśnie potrzebnych zasobów ludzkich, czy też skierowania tych zasobów do innych zadań, mamy bardzo duże oszczędności. Poza tym, że po prostu mamy święty spokój. Nasze środowiska wirtualne są dobrze zabezpieczone i możemy je szybko odtwarzać. Jeśli chodzi o samo ZERTO, jak ZERTO działa, o tym będzie mówił kolega Guido. Natomiast króciutko dla tych z Państwa, którzy są po raz pierwszy na sesji związanej z ZERTO, chciałem jakby zaznaczyć, jakie są komponenty podstawowe, jak to funkcjonuje. Więc mamy tutaj na tym grafie dwa ośrodki, ośrodek produkcyjny i ośrodek zapasowy. W obu tych ośrodkach mamy środowiska wirtualne. Tu jeszcze raz podkreślę, dla tych z Państwa, którzy być może dołączyli w trakcie, ZERTO jest to rozwiązanie zapewniające odporność systemów IT na awarie, ale odporność systemów zwirtualizowanych. Czyli tutaj szukamy takich potrzeb, takich klientów, gdzie środowiska są wirtualne. Jeśli chodzi o hypervisor, powtórzę się, ale przypomnę, mamy dwa obsługiwane, czyli VMware i Hyper-V. Nie obsłużymy zatem ZERTO środowisk fizycznych, nie do tego to rozwiązanie zostało stworzone. Jak działa? Mając już takie środowisko, powiedzmy, oparte na VMware w produkcyjnej lokalizacji, musimy wykonać takie dwie podstawowe operacje. Instalujemy, czy instalator ZERTO powołuje do życia bardzo prosto małej konsumpcji zasobów maszynę wirtualną, maszynę przy Windowsową, która jest sercem całego systemu. ZERTO Virtual Manager. To jest serce systemu i ono pozwala na prowadzenie wszystkich procesów replikacji w tym rozwiązaniu. Partnerem, czy takim wykonawczym elementem do ZVM-a jest VRA. To jest wirtualny appliance. Jest to maszyna wirtualna, na przykład powołana w środowisku VMware'owym. Prosta maszyna Linuxowa o bardzo małych wymaganiach, jeśli chodzi o zasoby.
która właśnie realizuje procesy replikacji do swojego partnera, czyli do innego appliance'u wirtualnego po stronie tej docelowej. Czyli replikacja następuje pomiędzy tymi dwoma elementami. W miejscu docelowym mamy podobną strukturę, czyli mamy też ten element główny ZVM, który czuwa nad procesami replikacji, spójności danych, zapisu danych na lokalnych systemach macierzowych, ale również właśnie współpracuje z takim odpowiednikiem tego wirtualnego appliance'u z miejsca docelowego, który znajduje się w miejscu tym, w miejscu, przepraszam, z miejsca produkcyjnego, a znajduje się w tym miejscu zapasowym, w miejscu disaster recovery site. Ewentualnie możemy robić trzecią kopię, czyli mamy tutaj oryginał, mamy kopię. Możemy zrobić jeszcze trzecią kopię tego samego zasobu. Tym zasobem to jest albo maszyna wirtualna, albo grupa maszyn wirtualnych. Możemy do trzeciego miejsca, bądź fizycznego data center, bądź do chmury. Czyli trzy kopie mogą być realizowane dla każdego wybranego zasobu wirtualnego. To tak pokrótce, Guido jeszcze do tego na pewno wróci i dopowie parę szczegółów, ale żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy, to myślę, że warto, żeby sobie to wyjaśnić. Jeśli chodzi o serce, może nie serce, ale kluczową ideę, kluczowy mechanizm, to jest mechanizm tak zwanego journala, dziennika, w którym zapisujemy wszelkiego typu zmiany naszych systemów. Określamy krok, z jakim zapisujemy te dane, określamy czas, ten bufor, w którym się poruszamy. Czyli powiedzmy, możemy ustalić, że chcemy mieć bufor 14-dniowy naszego żurnala i określamy minimalny tam skok. My jeżeli skupimy się na jak najniższych czasach, odstępach pomiędzy poszczególnymi, nie są to migawki, ale są to takie punkty odtworzenia, w którym pamiętamy zmiany następujące w systemach, to te odległości, czyli możliwość otworzenia takiego najbardziej granularnego, to są pojedyncze sekundy. One zależą troszeczkę od tego, z jakim środowiskiem mamy do czynienia, jak duże są maszyny wirtualne, jak dużo jest zmian i też od transmisji pomiędzy miejscem tym głównym a zapasowym. O tym też jeszcze kolega będzie wspominał. Jeśli chodzi o to, co chronimy, możemy chronić całe lokalizacje, czyli całe vCenter może być chronione przez VMware'a. Możemy wybrać sobie z tego vCenter konkretne aplikacje składające się z kilku maszyn wirtualnych, pojedyncze maszyny wirtualne, pliki bądź katalogi. I z tą dokładnością możemy potem sobie te dane odtwarzać w razie takiej potrzeby. Mówiąc o aplikacjach, pamiętajmy, że tutaj kluczowe jest to, aby aplikacje były replikowane w sposób spójny, czyli jeżeli mamy aplikację złożoną z kilku serwisów, z kilku komponentów, powiedzmy web server, baza danych plus aplikacja właściwa, możemy te trzy komponenty zamknąć w takiej grupie konsystencji, czyli definiujemy sobie to na poziomie zero i traktujemy od tej pory cały ten obiekt, całą tą grupę złożoną z kilku aplikacji jako jeden obiekt do replikacji i tą grupą zarządza, tą replikacją tej grupy zarządza jeden, ten appliance wirtualny. Pamiętacie Państwo taki element, który jest w kolorze czerwonym, był zaznaczony na grafie, czyli ten, który będzie zajmował się właśnie replikacją, przesyłaniem informacji o zmianach i samych danych do miejsca docelowego. Mówiłem już o chmurach, więc tylko króciutko przypomnę, że jest to rozwiązanie, które w sposób natywny współpracuje ze wszystkimi chmurami publicznymi. Są też wersje specjalne dla service providerów, dla providerów chmurowych, lokalnych. Oni też mogą używać Zerto w modelu takim OEM-owskim i wtedy świadczyć usługi dla swoich klientów Disaster Recovery as a Service na bazie właśnie programowania Zerto.
Jeśli chodzi o klientów, to są wszelkiego typu branże. Wszystkie te firmy, które potrzebują ochrony swoich zasobów, czyli zależy im na bardzo szybkim czasie odtworzenia po awarii ewentualnej, ewentualnie firmy, które mają bardzo krytyczne, wartościowe zasoby, trudno odtwarzalne w razie awarii czy ataku chociażby ransomware'owego, te firmy interesują się ZERTO. Jeśli chodzi o skalę wdrożeń, to są, tak jak powiedziałem, od kilkunastu maszyn do tysięcy maszyn. Jeśli chodzi o branżę, absolutnie wszystkie. Oczywiście jest taki element, czy też powiem, warunek taki. Firma musi być zwirtualizowana, czyli mówimy o infrastrukturze wirtualnej, więc myślę, że nie jest to produkt dla kilkuosobowych organizacji, ale są to organizacje wszelkiego typu, od banków, ubezpieczycieli. Zresztą mamy w Polsce takie referencje bardzo ciekawe. Po firmy produkcyjne, tam gdzie jest ważne zachowanie ciągłości produkcji, nie możemy sobie pozwolić na przestoje, wszelkiego typu serwisy online'owe. Również służba zdrowia, szpitale, wszelkiego typu jednostki medyczne, ale także jednostki szkoleniowe czy uczelnie. Natomiast tutaj w Polsce akurat uczelni nie mamy, są to głównie, myślę, że produkcja i firmy finansowo-bankowe. Podsumowując, dlaczego warto pomyśleć o ZERTO? Jest to przede wszystkim ciągła ochrona danych, czyli nie backup, nie migawki co jakiś czas, ale ciągła. Bardzo mało obciążamy systemy. Jest to aplikacja, system bardzo prosty w instalacji, w obsłudze, w administracji. Mamy szereg mechanizmów, które pozwalają nam na automatyzację wielu procesów, zatem oszczędzamy czas, ludzi, pieniądze. Maszyn, jeśli chodzi o licencjonowanie, o tym za chwileczkę, jest to maszyna wirtualna. Dosyć mało zasobów zużywamy, jest to praktycznie przezroczyste środowisko nawet dla dużych organizacji, dla dużych wdrożeń. No i mamy ogromny komfort taki, że nie zależymy od żadnego dostawcy sprzętu. Jest to rozwiązanie zdecydowanie otwarte i takie niezależne od właśnie platformy sprzętowej, którą dysponujemy w danej chwili, czy będziemy dysponowali w przyszłości. Jeśli chodzi o licencjonowanie, króciutko, bo widzę, że już mój czas dobiega końca. Mamy w tej chwili dwie licencje. Jedna nazywa się Enterprise Cloud Edition, w skrócie ECE, i druga to jest Zero Data Protection. Dla tych z Państwa, którzy pamiętają ofertę ZERTO sprzed roku, dwóch, trzech, to jest nowa zupełnie licencja, wcześniej tego nie było. Natomiast zniknęła jedna licencja taka prostsza, po prostu wszystkie funkcjonalności łącznie z tą zawierają się w tej wersji Enterprise. Możemy w tych wersjach replikować dane do fizycznego data center, jak i do chmury. Możemy również robić backup lokalny, backup w chmurze, i retencja czy zapis danych takich długoterminowy również do chmury. Tu jeszcze widzimy, że rzeczywiście wersja Enterprise Cloud Edition ma w sobie wszystkie funkcjonalności wersji Zero Data Protection. OK, tutaj jeszcze może taki rzut oka na koniec dosłownie, jak jeden z klientów referencyjnych ZERTO używa ZERTO w swojej organizacji. Proszę zwrócić uwagę na liczby: 300 maszyn wirtualnych krytycznych, 500 mniej krytycznych. Dla tej 500 robi backup, ale w różnych scenariuszach: lokalny, 7-dniowy oraz w chmurze. Dla krytycznych robi sobie lokalny, ciągły backup, czy też ciągłą replikację, ciągły backup 14-dniowy, zasoby do szybkiego odtwarzania 7-dniowe z krótkim czasem odtworzenia również i RTO i RPO. I dodatkowo jeszcze ma w chmurze trzecią kopię oraz dane do takiej retencji długoterminowej na potrzeby jakichś, powiedzmy, audytów 7-letnie. I to wszystko. Ta duża organizacja 700 maszyn wirtualnych jest obsłużona przez jedną aplikację ZERTO.
Także to jest myślę, że taka duża wartość tego rozwiązania. Myślę, że warto o tym pamiętać i rozmawiać o tych potrzebach z klientami. So in this part of the presentation, we will manage a walkthrough of an eye level overview of the public cloud architecture, of on-prem architecture, focusing on end-to-end replication, the workflow, unified workflow with long-term retention, and some of the new recovery workflows that are coming in the next Xerto major release. Let's start with the public cloud architecture. Sorry. In the public cloud, we follow. Sorry. In the public cloud, we follow a well-architected framework. We rely mainly on the same components, but the architecture is designed in order to be in line with the infrastructure as a service environment in the public cloud. So, what we leave in on-prem site are the components that we are going to recap quickly, but that we already seen in the previous slides, the ZVM and the VRAs. This architecture is mirrored in the public cloud in embedding the components in a Xerto Cloud appliance, which is the advantage of this approach. The advantage of this approach is that we can, of course, respect the software-only deployment. We can scale vertically, and we can scale horizontally. Another important aspect of the public cloud architecture is that Xerto is designed to be cost-effective and provide industry-leading performances. In on-prem, we provide RPO of seconds and RTO of minutes by design, and providing those metrics in the public cloud at scale, it is very important. So we rely on object storage in order to be cost-effective. The combination of those two key aspects of the architecture gives us, actually, to our customers, the possibility to move seamlessly workloads to, from, and in between any platform, and to, from, and between multiple cloud providers, without redesigning application and rethinking operation. So your IT teams can focus on strategic activities, and a digital transformation strategy will be an easy step for your company. Last but another important point about the public cloud, or when leverage public cloud with Xerto, is that the cost is on demand. So you pay only as you go. The only requirement for the public cloud is the computing for the Xerto Cloud appliance and object storage. So it is also very easy to predict and very simple to estimate in any stage of the project. Let's talk a bit more specifically on the two main public cloud platforms, Azure and AWS. So there are some differences related basing on the public cloud platform that we adopt, because of course they are different by nature. Important to highlight that there's a strong collaboration between Microsoft and Xerto, and also between AWS and Xerto. So both Microsoft and AWS develops for Xerto APIs in order to support our growth, actually to support both ends, the growth and the adoption of the platform for the customers. While Xerto objective is to support mainly the customer and give multiple strategies to the customer, not one single strategy, not one single environment, the possibility to the customer to
supporting the customer from day one with the chosen platform. So removing the vendor lock-in and giving the customer the freedom to move their workloads basing on their planned, unplanned, or day-by-day operation. So let's talk a bit more about Azure. We already identified the main aspects, the main components of the Zerto Cloud appliance that we recall as ZVM and VRA, which are the aspects to highlight in Azure. So we use medium instances. So the Zerto Cloud appliance is usually a D3 V2 instance. So the cost is very affordable. And this instance provides already performances at scale. We have a native cloud scale out of architecture. So Zerto is a scale out of the box platform. This means that both on-prem we scale together with the growth of the infrastructure, no need of hardware requirement. And the same happens in the public cloud, scaling with the load of the customer environment. So we do not only leverage we do not only leverage only public cloud standard APIs, we enhance those workflow. So for example, in Azure, what we do in order to provide industry leading performances is leveraging also Azure Storage Queue and scale out workers in order to support both all the continuous operation and the failover operation. This means that we have the best RTOs in the market thanks to this architecture. Where we store the data in Azure, where we store our recovery data and our journal data that tracks all the changes in object storage. Talking specifically about Azure, we store journal data in block blobs for hot access, since we replicate continuously the writes, and the block blobs are optimized for this kind of writes. And the replica data, the recovery disk data in page blobs. So this gives us a perfect combination when we talk about a recovery workflow, since we have performances and we have cost saving at the same time. It is important to highlight that Zerto with is a full set of enterprise feature as the possibility to replicate up to 3 different targets the same VM. So we have the possibility to replicate source VM to Azure, to AWS, even if it's not common adopting different public clouds, but we can, for example, replicate locally to Azure and to another VMware site. So we have the possibility to really distribute our data, and moreover, with also the long-term feature segregating the data, but I will talk about this in the next slides. What is required in order to connect an on-prem environment to the public cloud? A simple VPN or an express route link. So it is very easy to implement, and once the link is implemented, configuring Zerto and installing Zerto is seamless as on-prem. A quick overview about AWS. The same concept applies here. So we have an M5 XLarge instance by default for the Zerto Cloud appliance. So of course we have the freedom to promote larger instances for the Zerto Cloud appliance basing on our requirement. We have as well on AWS a scale out import process.
the platforms are different. So the work life cycle in AWS is fully proprietary of Zerto. So we have Zed importer instances that supports the promotion process, the redirection process from the S3 bucket, since in AWS we store recovery data and journal data in S3, being the only object storage available in the AWS. So we enhanced this workflow, and we designed this specifically for AWS. As well, one-to-many replication, compression, and the translating to AWS instead of an express route, a direct connect, or a simple VPN. This is an high-level overview of the public cloud. Of course, if you want to hear more about the public cloud, we are always ready to support you with any need. Okay. One last mention about Zerto overall. The Zerto overall instruments that we provide. This is focusing on the public cloud, but this is an instrument that sits side by side with Zerto, providing you full visibility. The name is Zerto Analytics, providing you full visibility within us with an history up to 90 days of your metrics. So it is an instrument that is fundamental for keep on monitoring the SLAs of your environment. And embedded in this SaaS platform, this is a software as a service platform hosted by Zerto with a secure architecture. And of course, we don't retain data of customers. We just retain upon customer approval information to monitor the environment. So RPO trends, journal trends. Included in this instrument, we have the resource planner. So we have the possibility to do dynamic resource estimation for your for the growth of your environment or the adoption of the new, of a new platform. So the ZVM, the Zerto Virtual Manager, is capable to collect in real time the metrics from the vCenter, push the metrics to our platform, and in real time, basing on real load usage patterns, we can predict the number of Zerto Cloud appliances that you need for the public cloud, which is the link that you will need the bandwidth required for an RPO of seconds, the journal occupation, and the recovery disk capacity. And we can tune so, basing on our SLAs or data retention. So for example, if we want to have 7 days journal, we can apply and we can have the result immediately in our end for cost estimation and actually technical evaluations. So the implementation of Zerto supported by this instrument is straightforward. Okay. With that said, I would love to do a quick recap on the Zerto architecture, focusing on long-term retention. So, in the previous slides, we have already seen which are the main architectural components. So I will focus mainly on how we extend those components to multiple use cases. So nowadays, we don't see anymore fitting for the customers having multiple tools and multiple solutions for managing their data protection strategy. This means that still we see customers having systems for backup, DR technologies, orchestration tools. So this means a lot of different procedures, a lot of skill set required on many platforms, a lot of activities required when we need to intervene
upon any planet or unplanned scenarios. So even if we have the technology, it becomes very difficult to intervene quickly. This means that we will impact at the end also the RTO and at the time to be back up and running, providing the best user experience. So what we did, having the technology, being industry leader in the DR market, and even if our enterprise customers with the DR technology are able to address backup use case, since we have the possibility, for example, to restore files from the journal, we wanted to provide more, both from a licensing perspective, as you have seen before, but also in terms of operational recovery. So what we did, we still leveraging the same architectural components, combining the DR technology with backup, new operational approach. We created a unified workflow for disaster recovery and backup, which is the advantage of this approach. As you can see on the left, we have a source site, and in the target, and on the right, a DR site. What is possible to do with Zerto is configuring continuous protection of enterprise application stacks, and on top of this workflow, enable a long-term retention for backup in order to address compliance requirements. Since again, with a disaster recovery technology, we can intervene immediately again upon any disruption. Nevertheless, long-term retention is fundamental for compliances, GDPR, long-term archiving for example, to restore an ERP system of eight years ago. Technically, which are the advantages of this approach? That we can rely on a backup based on schedule, with performances of the DR technology and respecting all the values of Zerto, no impact in the source VM, not creating I/O in the source storage, not using computing resource in the production environment. This means executing backup at any hour of the day without being worried of impacting application. And the repositories that we support are of any kind, actually. So we support NFS, Samba repositories. We have also index file system indexing for indexing for searching and restore. We support public cloud, object storage, Azure Blobs, and S3. Plus purpose-built backup appliances, so appliances for the Hadoop. This is a scenario in which an enterprise customer usually has the willingness to implement the Zerto long-term retention features. But we can also address a more simple requirement, not less important, but simple. So the customer might not have the requirement of a disaster recovery solution, or might not have that requirement for all the virtual machines. This means that having the technology available and a new licensing model available, the customer can implement a local replication, a local continuous backup. So the customer with a ZDP workflow, Zerto Data Protection, can replicate in the same site is critical workloads if we are in a tier 3 and tier 4 market, or is non-critical workloads. So they can protect in DR the business critical workloads, and in ZDP, in local continuous backup, the non-critical workloads, for example, the QA machines or the dev machines. Still with the availability of the long-term retention repositories that we discussed before. But which is the advantage of an approach like this compared to a traditional
backup approach based on snapshot, not only the values that we highlighted before, still not creating impact in the source VM. Of course, we require maybe 5% of overhead in the host because we use the resource of the hypervisor. In this case, we don't use standby resources, but we still rely on replica disk and journal disk. So we use recovery data. So it is very efficient, both in terms of archiving and in terms of restore. Which are the news coming on this? So we are adding, as anticipated, some new recovery workflows to give the best experience out of this technology. This is the art technology combined with the backup requirement in order to answer backup requirement. So let me introduce you which will be the state of the art of the Zerto recovery workflow in the next major release coming the early this summer with Zerto 9.0. Today we are at Zerto 8.5 U3 that has been released a couple of days ago. The most interesting feature out of ZDP workflow is the instant VM recovery. So this is one of the main advantages that the customer will experience out from a local continuous backup. Today, of course, Zerto gives the possibility to enable self-replication. So we can replicate in the same site and use the triggers like live failover test that we are gonna see in the live demo after these slides. They will have the possibility to do instant restore in the same site. This means that they can address backup use case with RTO timings of EDR technology, of EDR platform. So immediately restoring a virtual machine, plus the possibility to not only restore files and folders like today, like we already support since years. From journal, they will have also the possibility to restore files and folders or VMs or entire VPGs from long-term retention. Today, we support restoring from long-term retention or only virtual machines and VPGs, since usually the file restore is done via the journal, because the journal can go in between 1 hour and up to 30 days, so it covers all the customer requirements, but we are adding more granularity in the recovery operations. So this will give the customer freedom of choice and full flexibility in their DR plan, backup plan, or any other activity that is required by day-by-day operation. So Zerto will be more and more adopted also by the dev teams via role-based access control, different business unit, and also the other features that Zerto provides in enterprise. With that said, so please stay tuned because this will be released very soon. We work in development cycles of 6 months. So every 6 months, there's a new major release with a long list of new features. Those are just some that I wanted to share with you today. With that said, I would jump into the live demo. This way we can see. Perfect. So I'm sharing a lab. I hope that you all see the screen. Please let me know if you see some slowness or you cannot see it properly. Okay, so what we are seeing now? We're seeing the Zerto dashboard of one VMware site. How I can arrive to this point? It's very easy. I just need to have a Windows Server virtual machine in my VMware site, install Zerto like software, in the same way we upgrade Zerto like software, and we have access immediately to this dashboard. The dashboard
gives access to average metrics of all the protected workloads. So we can see that we are protecting five virtual protection group, respecting the consistency of all the of all those virtual machines. 99% of dynamic compression rate with an average RP of 8 seconds across all the VPGs. So this is a data loss if we fail over the entire data center to another site. We can see IOPS trend, throughput trends, one consumption. Everything green means that we are meeting the SLA. Zerto doesn't need tuning, or at least a fine tuning. It really happen after days or months after the production rollout. So the more the infrastructure perform, the more Zerto will perform. So it's very easy to install, to configure, to implement, and it will give immediately a return of return of investment and a fine tuning again. It is something that it's very, it comes during the growth of the environment, basing on the requirements. Important to know that a virtual machine needs to be up and running in order to be protected with Zerto, so because we continuously replicate the workload. It can be used for distribute the workloads. So see it as an instrument also to really manage your technology renewals, move the virtual machines between a host and the other. So it fully integrates with your virtual infrastructure and will stretch, will enable an elastic architecture to the public cloud. So it will be very transparent for you. Moving your workloads with this single pane of glass. Okay, what else is required? As we've seen from our architecture, in order to protect workloads with Zerto, install our virtual application appliances. Installing the virtual application appliance is very simple. So once we install Zerto, we have immediately a view on our virtual infrastructure, and we can install even at cluster level, our virtual application appliance that I like to recall. Sorry, we don't need help. I like to recall that are very minimum in terms of resources. So with one virtual CPU, 3 gig of RAM, we can protect all the virtual machines running in a specific host. So no proxy servers, no scalability issues. One new host, one new VRA, even automatically installed since we support workload automation, so we are cluster aware. Once the VRAs are installed in the source, in the target, we might want also to add the long-term repositories. I have the available two sites, so I decided to configure my long-term repositories, my target site. So from my DR site, I can do self-replication and backup or enable backup when replicating from A to B. The repositories, again, can be of any type. We support S3, Azure Storage. What is coming for, in the new major release, we are going to support tiering in S3 and also Glacier for long-term archiving, so no more tapes, leveraging the public cloud, and also immutable S3 repositories for a strong segregation of the data, of long-term retention data that has to be protected because it is a legal copy of the it is a copy of the data that needs to be legally compliant. Okay. Once we do those measure steps, we of course have the possibility to pair the sites. This VMware site is paired with Azure, another VMware site, and AWS. From now on, Zerto is ready to protect VMs. This could take in between 1 hour up to 1 hour and a half to get Zerto ready. And start protecting workloads. How to protect workloads when it comes to Zerto? Very easy. We just need to create a new virtual protection group, assign a name, which
to the, sorry. Okay. The priority is used, I'm sorry, the priority is used for verification and quality of service. So for Zerto Sync server operation and priority in the bootstrap between the VPGs. On the left is the list of VMs available of unprotected VMs. But again, we have the possibility to reprotect the VMs up to 3 different target sites. So this virtual machine, I guess that is powered off. So I'm gonna power on this VM. And protect the VM. We of course support boot order, boot delay for a proper bootstrap of the application stack. We can select the recovery site. For convenience, let's choose a VMware site. We can choose the landing host or the entire cluster, a data store where we will store the recovery disk and the journal disk by default that can go in between 1 hour and up to 30 days. This will be our data retention. So we'll have the possibility to restore with granularity of seconds in between this time frame. SLAs, RPO alert, and test reminder, just alerts since we always provide RPO seconds. One compression, so if you have other appliances or one accelerator, you can disable this one or rely on our compression. That's very strong compression algorithm. Possibility to create disk in tint and provisioning, preceding, support for raw device mappings, database optimization to exclude, for example, log files, paging files. Network orchestration, it's very simple. It, again, reflects the virtual infrastructure. We can choose landing VLANs for live operation and isolated network for testing operation for sandboxing. Recovery folder where the virtual machine will be created in inventory, pre and post operation, pre and post recovery operation. Re-AP, by default, we preserve the AP of the virtual machines. We replicate the live state of the virtual machine as is from source will be in destination. If we want to re-AP, we leverage the VMware tools since we are agentless, so we did not install nothing within this virtual machine. And on top of this, we have the possibility to enable long-term retention based on schedule, pre-level of compression, and file system indexing, plus application aware retention. So we also have available VSS, even if we respect the right order fidelity. If the customer would like to leverage VSS, we have VSS available, but we do block level replication, respecting the right order fidelity, so we are crash consistent, and we have thousands of checkpoints available for the virtual machine, plus long-term retention checkpoints. So unified workflow, summary, done. Once we click done, we start a full sync. The VPG goes into a meeting SLA state. Once we are meeting SLA, we are meeting the SLAs. We are ready for any recovery or restore operation. So let's try some of the, let's see some of the triggers that are available in Zerto. Of course, we can use offsite, we can leverage offsite clones for environment consolidation or refresh. We can restore files from the journal. So we can choose a virtual machine. We can mount the files we have available in 1 hour of journal, 1,500 checkpoints. This technology is the same technology that we rely on for DR and even for migration or long-term retention since we leverage this data. Let's choose a checkpoint, and we have the possibility to mount the file system. And then choose if download the file or restore back in production. So this is a use case to address, for example, human errors that are very frequent, like file delete. And we can intervene immediately leveraging the DR technology. So this is, we are not using, we are not restoring a backup, or we are not restoring from a snapshot. So we just need to mount the file system, actually browse the file system,
and choose if we want to download the file. Choose a file and download or restore back in the source VM in the same path. Okay, once we finish, we can close and stop our file restore operation. But this is a very small part of operational restore operation. So let's see a failover test. This way we can also notice the RTO's timing. A failover operation is since the time is a bit short for this session, let me show you how to intervene against the disruption. Let's assume that we have been hit by a ransomware, or we had a power outage, or we had the logical corruption of a database, or we lost completely our source site. What we can do? We can connect to our target site. Since it is important that we can orchestrate the platform in any situation, we can connect to our target site because our source site is not available anymore, and run a failover live operation. We can choose a virtual protection group replicating from site A to site B, for example. Let me just double check. So, okay, let's fill over the entire one that was replicating from A to B. Again, in our list of available checkpoints. So freedom of choice, we can also restore target checkpoints, we can tag checkpoints. The platform is API first, so everything is available by API and can be orchestrated by API. Commit policy. So in the commit policy, we have the time to test our workload before confirming the operation. So confirming the restore or roll back and jump to another point in time. So if we have a database corruption here, we can fail over, test, and if we are not satisfied, jump back 5 seconds before. This is actually planned operation because I didn't lose my source site, so I'm gonna power off the VM before running the failover live operation, and I'm leaving the time for testing. This technology is the same technology used for test operation, so we can do sandboxing operation, for example, to test patches of Windows or any other activity like extracting metadata from a database. Or accessing Exchange. So what we should expect now from Zerto? This VPG was replicating from A to B, this Ubuntu VM. So we should expect powering off the virtual machine in the source site, and it already happened, and powering on the virtual machine in the target site. Once we are satisfied of the operation, we can confirm and the redirection from the journal will actually, we call this promotion process. We start in background because the workload is available already to the hypervisor. So the virtual machine is already exposed to hypervisor and is already up and running. So in a matter of seconds, we have the virtual machine up and running. And this doesn't change if it is one virtual machine of 2 gigabytes or a virtual machine of 10 terabytes. We do this in background, so we provide always a RPO seconds and RTO of minutes. Moreover, we have concurrent power on, so we don't need to worry if we are failing over 5 or 100 VMs. This will be concurrently managed, basing on hypervisor throughput. The virtual machine is running, I'm satisfied, and I'm going to confirm the operation with reverse replication. This means that when my site will come back up, I can align back my data from B to A in order to then move back my workload when I desire. So I'm going to confirm the operation, and what we should expect is that in the source site, the virtual machine will be deleted from the inventory, but we will keep the source disk as target disk.
So we will scratch the journal in the source and create the journal in the target. And the virtual machine is now up and running in my DR site. Then a delta sync will happen. So we will validate the data both in the source and the target and align the delta. How we can move then back the workload, or how we can move workloads, actually migrate workloads between any platform. We have another trigger. We have the move operation. The move operation, again, leverages the same technology, but with some differences. So let's assume that I want to move this this VPG that is replicating from B to A. So as you can see, we don't have available the list of checkpoints because we just power off the VM with a graceful shutdown, create the last point in time, align in seconds, and power on in the target site. So this is a planned operation and it is safe. So I can auto-confirm the operation, enabling reverse protection, replicating back to the other site. Or if we want to address migration use case, for example, if we want to do wave of migration, we can keep the source disk and just spin up the virtual machines in the target site. So full flexibility for DR migration. Okay, I can even keep the source VM and start move. So with the same RTOs, we can expect this virtual machine starting up in my main site. Running here, and we'll start in my main site. Okay, so meanwhile, this operation is running. Then I'm going to show you the virtual machine starting. A quick view on how to restore from backup. So if we connect to our DR site, we can see the schedule of the backup. Of course, we have the possibility to manage the retention set. So as soon as, of course, the backup are created, we can manage the backups at VPG level or at repository level. So we can, of course, monitor the occupation. And we can also restore from backup. So we can restore entire VM or VPG from the backup. So I can select one virtual machine from a VPG that is self-replicating. So it will be in the next version a data protection VPG with the possibility to do an instant restore. In this case, I'm restoring from long-term retention, or I can do a live failover from the local journal. So just a matter of recovery workflows. And this is the list of available checkpoints of backup. And I have the same orchestration. I can inherit the values from the VPG level, use it for DR. I can choose if to create the volumes in TNT provision, if power on the VM, assign an IP to the virtual machine. That's it, restore. Of course, this restore will have restores of restore times of from a backup, not restore times of a DR approach, because we are not leveraging the journal, we are restoring from an off-site repository. In the meantime, you see the virtual machine is up and running here, the one that we moved, and is already available, is already aligned back to the other site, because for the move operation, we have another feature. The name is Rapid Reverse Protection, in order to do planned DR test. So we have the possibility to move quickly back and forth to workloads without the need to hold in the target environment. While for DR operation, we need to do delta sync because we need to ensure that your data is consistent and protected. This is experience is available across any platform. So we can do the same to Azure, we can do the same to AWS.